czołem ludziska, z tej strony Starzek, a my gramy dalej w Everhood. Jesteśmy znowu w północnym mieście, które wydaje się mega ciche, nie widzę, żeby w ogóle jakakolwiek muzyka grała, nic nie słyszę również. No i tak, cały czas miałem rozterki, kolejny backup saveów zrobione w razie, gdyby coś trzeba było powtarzać, żeby to posprawdzać. Powiem szczerze, że nie widziałem, żeby była opcja... Właśnie, interact. There is nothing to interact with. O, no właśnie, bo zabiliśmy tego maga. Bo tam widziałem takie przemyślenie w komentarzach, że być może zabicie tego maga brązowego spowodowało, że nie dostaniemy niebieskiego klinotu, który jakby zniknął mu z oka, kiedy go zabiliśmy. Więc zastanawiam się, czy on nie był władcą, czy on nie był posiadaczem tego niebieskiego oka, ale to się okaże w przyszłości. Pogadamy sobie jeszcze z panem rybą. Hi there. I feel that I'm destined to great things in my lifetime. Okej. A ja myślę, że trzeba cię pozbawić, życia. Taka jest to ścieżka. Bardzo zła ścieżka, może właśnie bardzo dobra ścieżka. Może to, że uwalniamy ich od wiecznego bycia w tym miejscu, jest dobrą ścieżką. Hey, what you're doing? Uwolniłem cię. Zostały 24 dusze. Nie ma za co. No dobrze, zobaczymy sobie. O, właśnie. Aha, te drzwi chyba były jakimiś tajnymi drzwiami, tak mi się wydaje ostatnio. A nie, dobra. To były te drzwi skrótowe. Dobra, tutaj to był skrót. Dobra. Our business is done, get out of my sight. No dobra, ale czy pan w śmietniku jest duszą do zabicia? Hey, you think you're tough, coming in here and making a ruckus? I'll show you ruckus. O, walka z panem śmietnikiem. No właśnie, bo chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Staszek zmienia trochę podejście, a myśmy walczyli z nim ostatnio, dobra. Tak. Ale Staszek zmienia pewne podejście i Staszek zmienia... A, już nie mogę trudności tutaj zmienić. Dobra, bo chciałem dać na normalną. Bo jak sobie widzieliście, przy trudnym poziomie trudności nie jestem w stanie praktycznie wykończyć tych przeciwników, jak z nimi walczę. A chcemy zobaczyć, co by się stało, jak ich wykończę. I chcę przetestować dzięki temu tryb normalny. Nawet nie easy, bo wydaje mi się, że easy jest zbyt łatwy, bo pokonaliśmy tego człowieka muzykę ze skrzyni, co wyskoczył dość łatwo, wydaje mi się. Znaczy, może nie łatwo, ale po prostu udało się ubić, nawet nie zauważyłem kiedy. A więc chciałbym pójść na normalny tryb trudności, poziom. No ale... No właśnie, na razie idziemy chyba na hardzie, bo wróciłem na harda, nie? Spróbujmy. No i zobaczcie. A jeszcze walnie, jeszcze... A, widzicie? Hi, hi, hi! Can't beat me! I've got protective armor! Widzicie? I nawet, że próbowałem, naprawdę zobaczcie, że nawalałem tymi atakami, na hardzie jest to naprawdę bardzo trudne. Więc, no, dla samego sprawdzenia w ogóle, co się dzieje, jak ich pokonujemy, wydaje mi się, że jestem w stanie to wszystko zrobić na normalnym poziomie trudności. I miejmy nadzieję, że teraz, jak zawalczę z panem śmietnikiem, to mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Oczywiście, jak będę miał powtarzanie jakichś walk, to oczywiście widzieliście, jak ja to przycinam, żeby nie widać było tych dłużyzn. A tymczasem zobaczmy, czy teraz się uda. Bo jest dość prosta z nim walka. O, tak, a to była bardzo prosta... Bardzo prosty moment. Tylko jakiś jest interwał potrzebny mi, żeby dziabnąć krypa. Thank you.
Widzicie? Zdecydowanie łatwiej jest. Nawet nie dobiłem, nie doszedłem do ostatniego poziomu. Znaczy tego, do ostatniego trybu jego ataku. Zobaczcie, że jednak różnica jest spora. Ja mam więcej życia, troszeczkę szybciej się regeneruję, ale też przeciwnicy mają mniej życia, co tutaj chyba zostało dość dobitnie udowodnione, nie? Ale dobrze, wydaje mi się, że na tym etapie myślę, że normal będzie takim dobrym sposobem, żeby po prostu poznać sekrety tej gry bez mojego nagrywania 3 godziny, bo o to chodzi, tak? Gdybym grał prywatnie, prawdopodobnie pokosiłbym się o harda na każdej walce. Oh, not even my shell could protect me from... Ops, przepraszam, przyspieszyłem, nie wiem przed czym. I've waited a long time for this. Ale mimo wszystko, zobaczcie, pan kosz na śmieci przyznał, że czekał na to bardzo długo. Jedyne, czego się obawiam, to usunąć jakąś postać przed momentem, kiedy będzie ważna, tylko... Główne postacie będę chyba zachowywał na dłużej, ale takie postacie właśnie poboczne wydaje się, że będę usuwał po prostu szybciej. Interact. So, that was in that chest. Truly sensational. No dobra, panie... You asking for trouble? No trouble making in my shop. O, ale muszę powiedzieć, że z panem kwiaciarzem to myśmy nie walczyli wcześniej, ale teraz musimy, więc... Oho. Zobaczmy. Tak, czarnych nie mogę używać. To już w komentarzach zauważyłem. Zgadzam się. O kurcze. Zabicie go będzie mega trudne. Wow. Wow. No to może być największe wyzwanie. Pan kwiaciarz wydaje się dość trudny. Próbujemy jeszcze raz.
Udało się. Ale sami widzicie, jaka to była trudna walka. I wiele razy można było zginąć po drodze. Powiem szczerze, walka była chyba specjalnie długa. Mieliśmy sekwencję, gdzie można było nawet odpuścić sobie łapanie, ale wyobrażam sobie, że na hardzie to naprawdę trzeba łapać każdy fragment. To jest naprawdę już poziom, Japan poziom, powiedziałbym, japoński. Ale udało się. Udało się. Such a shame. I must file for bankruptcy. I mamy to. O kurcze! Wow! O, ale to dopiero jest smutne. Razem z odejściem pana kwiaciarza zniknęły wszystkie kwiatki. Interact? Okej, to wiedzieliśmy, tak? Zostawiam sobie to, ale widzę, że też mogę tutaj... Co ciekawe, mogę to też zabić. Mogę zabić notatkę? Mogę zabić skrzynię? No dobra, to wiemy, że pięć zmysłów, tak? Tu już nic nie śmierdzi. Co, ja spróbuję zobaczyć, czy mogę zabić skrzynię. Kill. There is nothing to kill. No właśnie. Czasami mam interact, ale nie ma co zabijać. Drzewa nie mogę zabić w żaden sposób. No właśnie. Okej. Okay. Powoli czyścimy tę wioskę. Myślę, że czas zrobić jakieś w razie czego zapasowe save'y. Tylko tutaj nie mogę się pospieszyć za bardzo. Więc zrobimy sobie zapasowy save. Myślę, że mam zapasowe zrobione, więc mogę spokojnie jechać po kolei od jedynki. No dobra, moi drodzy, tutaj nie weszliśmy jeszcze nigdy. Time is only temporary, tak? A możemy też... No cóż, zobaczcie, gdzie możemy wejść. A! Jednak nie. Jednak myślałem, że tu będzie cała grupa siedzieć, ale oni tu już nie siedzą i nie grają. The hatch is shut tight. Do you want to open it with your arm? Yes! A, mamy silną rękę i zobaczcie, weszliśmy do środka. Okej. Okay. Tak, chcę zejść niżej. No, czyli dopiero teraz, kiedy odzyskałem rękę, można było tam wejść. Oho. O kurcze. I znowu jest to miejsce, gdzie ktoś odlicza czas. No bo zobaczcie, ile tu jest skreślonych miejsc. Tak zwany korytarz. O. Hey there, Red. I am a bit surprised that you broke into my cellar. But I guess I shouldn't be here. I shouldn't be. No, what is that you want? I wouldn't go in there if I were you. That corridor is endless. Well, technically it isn't endless. There is an end. It will just take forever to get there. I know, because I made the corridor. I o tym korytarzu jedna osoba w komentarzach pisała, chyba w każdym odcinku. Staszek, idź korytarzem, czekam na korytarz. Korytarz, korytarz, Staszek, korytarz, nie poddawaj się, korytarz, nie? No więc wiadomo, że Staszek się nie podda i pójdzie tym korytarzem, a na początku pogadajmy sobie z Zielonym. This is my playroom, or used to be my playroom. The last eons, I guess it got a little out of hand. I was felt sort of stuck. Not a nice chapter of my life, I'll admit. All these scribbles are for each passing year. Brown Mage usually likes to keep track of nonsense like this. They said, it is pointless documenting the years of eternity. So because of their ignorance, I decided to take it upon myself. I couldn't imagine how much work it would be. This is my playroom. Okej, to samo mówię. Ja chciałem zobaczyć, czy mówi dokładnie to samo. No dobra. Moi drodzy, podejmuję wyzwanie korytarza. Zajmie ci wieki bieganie w prawo, żeby przejść na sam koniec, ale wiecie co? Wydaje mi się, że to może być... Okej. Okay. To może być miejsce, w którym będzie na przykład ukryty kolejny klejnot, niebieski. Ja dalej nie wierzę, żeby ten klejnot był za zabicie maga, bo w jednym miejscu tego Brown Mage'a, bo w sumie w jednej lokacji wszystkie trzy klejnoty? Znaczy to też może być, że będzie ten klejnot. Pytanie, jak znam życie, to gra liczy prawdopodobnie ile razy przechodzę w prawo. I to jest w sumie spoko zrobione, bo by się okazało na przykład, że gdybym teraz skręcił w lewo, to wyszedłbym od razu do zielonego maga. Czyli powrót z tego korytarza będzie bardzo szybki, ale dotarcie na sam koniec jego w prawo będzie wymagać trochę biegu. No więc właśnie. Nie wiem, ile takich iteracji trzeba przejść, nie liczyłem. Może ktoś z was będzie chciał policzyć, ale nie ma sensu. Nie liczcie, bo przecież ja to wytnę wam, ten fragment. Mogę go poświęcić na pogadanie z wami chwilę na temat Everhooda, bo nadal uważam, że gra jest świetna. W sensie widziałem też komentarze wasze, że zachwycacie się zakończeniami. Wszystkimi zakończeniami się zachwycacie. Więc jestem ciekawy, czy to zakończenie rzeczywiście pokaże co i jak. No i uważam tę grę naprawdę za świetną i
I kurczę, nie wiem jak to zrobić, żeby dotrzeć do większej liczby osób z tą grą. O! Żeby powiedzieć im, pokazać, hej, słuchajcie, ta gra jest świetna, lubicie Undertale'a, to też polubicie. Note to self, you are wasting your time. You have not forgotten anything at the end of this corridor. O! Nie zapomniałeś niczego na końcu tego korytarza. I am serious. This corridor is so very, 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 very long. You wrote this sign because you forgot what was at the end. It was not worth it. Remember that every sign has a story behind it. Wiecie co, no to jest dla mnie jakby powiedzenie mi nie biegnij w prawo, nic tam nie ma, nic ważnego, jest najlepszą możliwą zachętą na to, żeby ten korytarz do końca przebiec. Natomiast ja bym był takim trolem i w sumie nawet nie wiem czy już to zaaplikowałem w Abstracto na dwójkę, którego cały czas tworzę, ale wiem, że jest taki jeden, nie powiem wam w razie czego, żeby wam też nie rzucać spoilerów, ale oczywiście wszystkie elementy takie, gdzie zachęcam graczy do eksploracji, są elementami zachęcającymi do eksploracji faktycznie, ale to też taki jest perfekcyjny troll, że wiecie, ostrzeżenia wrzucać, tak sobie tutaj to wyobrażam, ostrzeżenia wrzucać, nie biegnij, nie idź, bo tam nie ma sensu, nie warto, nic na końcu nie będzie, prawda? I się okaże, że naprawdę ktoś poświęci, nie wiem, pół godziny, i rzeczywiście na końcu nic nie będzie, jest tego notatka, a nie mówiłem, że nic nie będzie, nie? To byłby perfekcyjny troll, ale jestem ciekaw, czy właśnie Everhood pójdzie w tym kierunku, czy będzie chciał nas zaskoczyć tym, że jednak faktycznie nic nie będzie? Może ten odcinek potem nazwać, cały odcinek biegniemy w prawo i koniec. Mamy piękny odcinek z tego zrobiony, prawda? Ale nie, ogólnie czuję, że gra jest naprawdę fantastyczna, mimo że jest prosta mechanicznie, ale pomysły, jakie są podczas tych walk, muzyka jest znakomicie dobrana. Każda naprawdę, niemalże każdy kawałek mi się podoba. Wiecie, no są gry, gdzie na przykład, nie wiem, w Undertale, można powiedzieć, też każdy kawałek był niesamowity, ale jakby zapamiętaliśmy, nie wiem, Megalovania, prawda, czy ten, nie pamiętam już jak się nazywał ten, czy to właśnie nie Megalovania była to z tym, z piosenką Sansa, piosenką z tego drugiego Papyrusa. Czy nie, Bone Trussle? Jakoś tak to się nazywało, to było to, bardzo rozpoznawalne, więc są takie, wiecie, charakterystyczne piosenki, które zapamiętujecie z gier, natomiast wydaje mi się, że tutaj, może jeszcze nazwę nie kojarzę tytułu żadnej z tych kawałków, ale naprawdę każdy mi się podoba. A tam zapamiętywałem na przykład, bo mi się podobało, więc szukałem sobie w necie i odpalałem. Tutaj natomiast czuję, że naprawdę każdy kawałek jest świetny. Każdy jest zrobiony naprawdę... Nie wiem, czy on jest, znaczy, nie wiem, bo już załapałem, że kawałki są tutaj też brane jako gotowce, tak, i przez innych twórców, prawda, upublikowane i po prostu do tego dorabiane muzyka, więc nie zawsze jest tak, że to jest po prostu jakiś tutaj człowiek, który robi tę muzykę, a nie badałem tematu aż tak bardzo, nie wiem, czy to po prostu jest zlepek różnych twórców po prostu i wyszukane kawałki wzięte do tej gry, czy jednak tutaj też przejawia się na przykład ktoś, kto siedział i autorsko tę muzykę tworzył. Wiadomo, że tworzenie autorskiej muzyki jest o wiele, wiele, wiele droższe niż wykupienie kawałka gdzieś gotowego w jakiejś bibliotece dźwięków, tak, czy jakichś serwisach, które udostępniają, prawda? Więc mimo wszystko, bez względu na to, kto, jak i co, naprawdę są dobrane kawałki znakomicie i naprawdę mi się podobają. No ostatni raz tak miałem, powiem szczerze, chyba w Just Shapes and Beats. Tak, chyba tam ostatnio. I zobaczcie, gadam już z wami tyle, a my cały czas biegniemy i nie ma żadnego znaczka. No ale cóż, jesteśmy odważni, jesteśmy ambitni i biegniemy do końca korytarza, więc chciałbym tutaj jeszcze przy okazji was jakby zapytać o zdanie. Co wy sądzicie na tę chwilę o Everhoodzie? Czy ta gra ma szansę, gdyby rzeczywiście otrzymała takie, wiecie, gdyby ludzie się na nią bardziej rzucili, bardziej by ją chcieli eksplorować, więcej youtuberów by nagrało, więcej graczy by zagrało, większy marketing by poszedł na przykład tego tytułu, czy on mógłby konkurować z Undertale'em, jeśli chodzi o, wiecie, o fame, o rozpoznawalność, o fanbase, tak, o wszystkich ludzi, którzy będą teraz na przykład robić cosplaye głównego bohatera, czy innych bohaterów, bo tych bohaterów, widzicie, jest dosłownie 30 sztuk. Pytanie brzmi, czy my nie jesteśmy jedną z tych dusz, które trzeba będzie zabić, może sami ze sobą będziemy też walczyć. Bardzo mnie też ciekawi, zresztą widzieliście pod ostatnim odcinkiem, że podczas montażu dodawałem te wszystkie sekretne informacje. Na szczęście znam trochę tych szyfrów, bawiłem się w to latami swego czasu, no i w zagadkach siedzę, więc szyfry kojarzę i rozpoznaję, więc udało mi się rozkminić, co tak naprawdę ci, jak nazwijmy to bóstwa, mówiły, te kolorowe, tańczowo-kolorowe 5 bytów było tam, tak? I oni tam...
Jak wracaliśmy do swojego miejsca startu, to pamiętacie, była taka walka nietypowa, gdzie nie można było w ogóle uderzać, tylko trzeba było unikać. I fajnie, bo oni pokodowali te informacje, ale one tam coś mówią o strażnikach, bo tak, keepers tam byli wspomnieni strażnicy. Więc fajnie, że również szyfrują tu różne informacje, tak jak w Buddy Simulator, może ktoś z was tutaj, kto ogląda Everhooda, oglądał Buddy Simulator, tam też były takie elementy pełne sekretów i zagwozdek. W sumie to mógłbym przegadać cały ten korytarz, ale powiedzmy, że teraz zrobimy szybkie przyspieszenie, bo przyspieszenie może być też wolne, prawda? Więc to będzie szybkie przyspieszenie. W sumie najlepsze jest to, że z jednej strony chciałbym, wiecie, po prostu sobie położyć pada, który jest z gałką zabezpieczoną tak, żeby automatycznie zawsze biegł w prawo i koniec, czy tam nacisnąć klawisz w prawo i niech sobie biegnie, ale wiem, że czasami możemy trafić i na przykład odejść od kompa i wrócić za chwilę, kiedy on już tam dobiegnie do samego końca, pójść sobie zrobić herbatę na przykład czy coś, ale z drugiej strony wiem, że tutaj też można po drodze coś trafić, a może okażecie się na przykład, że są jakieś drzwi w ścianie, dalej można biec do końca korytarza, ale będą drzwi, które na przykład pominę, albo jakiś symbol, znak, jakiś element, którym pominę, więc cały czas patrzę i obserwuję, mimo wszystko, co w tym korytarzu się pojawia. Tak mnie teraz naszła wizja, w sumie takie mam przemyślenie, bo cały czas biegnę. A co jeśli twórcy uznali, że oni ten bieg... Tak, trzymam się na chwilę, popatrzę. Co jeżeli twórcy uznali, że ten bieg w prawo ma trwać godzinę, 2 godziny, 3 godziny? Tak, że to ma być rzeczywiście coś, co masz zrobić na zasadzie obserwowania, ale to naprawdę, very, very, very long oznacza, że naprawdę trzeba tu biec bardzo, bardzo długo. Bo może to jest coś, co powinienem puścić pomiędzy nagrywaniem. Pytanie do was, ci, którzy znają ten korytarz, albo, nie wiem, sobie sprawdzą, wygooglują, nawet, niech zaryzykują, bo ja nie chcę googlować, bo się okaże potem, że jeszcze trafię na jakiś spoiler do fabuły czy coś, a nie chcę tego robić. Ile trwa bieg? Ten bieg. Czy to na pewno jest gdzieś powiedziane w internecie? Jestem pewny, bo ta gra już pobudziła, widziałem na dyskusjach steamowych, wiele wątków się pojawiło właśnie o jakichś tam, wiecie, wiem, że dzięki temu, że jest nowa gra plus, jak zobaczyłem, jak wpadły mi w oczy kluczowe słowa, to stwierdziłem, więcej nie szukam, nie szperam po tym, ale po wątkach dyskusyjnych, ale widziałem, że naprawdę ta gra ma sporo sekretów, ma różne dojścia, dzięki temu wiem, że można pacyfistycznie też podejść do przechodzenia gry. A no, część też oczywiście wiem od was z komentarza, ale zastanawiam się, ile trzeba biec? Jak długo trzeba biec? Czy to jest kwestia powiedzmy 15 minut? Bo to spoko, ale no, jeżeli miałbym biec godzinę, to wiecie, no, ja, godziny teraz trochę jakby nie mam, nie? Więc mój czas jest ograniczony do nagrywania, więc nie chciałbym, żeby odcinek trwał, wiecie, 20 minut czy 30, tylko dlatego, że pół godziny czy godzinę biegłem w prawo, niczym Mario, nieskończenie. Także, no cóż mogę powiedzieć? Powiedzmy, że 5 minut jeszcze będę biegł. Jeśli po 5 minutach nie dobiegnę nigdzie, zawrócę i najwyżej zobaczymy ten sekret w następnym odcinku, jak dowiem się, jak długo trzeba biec w prawo. No, minęło 5 minut, dalej biegnę, zrobiłem sobie patent, włożyłem sobie gumkę do ścierania pomiędzy, no, w gałkę lewą odpada, więc już rączki mam wolne, mogę sobie tylko patrzeć, jak mój kolega biegnie w prawo. Jest to bardzo pasjonujące zajęcie, obserwowanie zapętlonych, prawda, popylań prawostronnych. Najlepsza zabawa ever. Nie wiem, wy bawicie się pewnie równie świetnie, chociaż u was czas jest bardziej skompresowany, farciarze. No, moi drodzy, gumka wypadła z mojego pada, więc to dobrze się stało. Wiecie dlaczego? Zapytałem, szybko zrobiłem akcję na telefonie, sobie wpisałem na gildii pytanie, na gildii skrybów u mnie oczywiście pytanie. Słuchajcie, jak wygląda sytuacja z Everhoodem? Jest taki Endless Corridor. Ile tam w internetach piszą, że trzeba biec? I powiedzieli mi, że ponad 2 godziny. Że podobno 900 takich segmentów trzeba przebiec, a policzyłem, że mniej więcej 9 sekund biegnę. O! Przebiegłem 109 korytarzy. Tak. I jestem. 109 korytarzy przebiegłem. A podobno do przebiegnięcia jest 900 korytarzy. To może być to... 135 minut wyliczyłem na szybko, tak? Bo to ma być 900 razy 9. Wow. Moi drodzy, wow. 2,5 godziny powiedzmy, mniej więcej, średnio. 2 godziny, 2 godziny 15, no tak jakoś. Okej. Zatem to zrobię
pomiędzy tym odcinkiem a następnym dobiegnę i następny odcinek zaczniemy od biegu tym korytarzem, więc zielonego na razie też zostawię, bo może będzie istotny dla tego, co jest na końcu tego korytarza. Także, no cóż, żeby pokazać wam więcej, teraz ja muszę jakoś to wyliczyć, ile ja czasu poświęciłem. No powiedzmy, że 10 minut mniej, bo trochę czasu to rzeczywiście poszło. No tak, będzie 10 minut i razy 9 to 90 minut. Nie, to więcej było niż 90, więcej niż 10 minut biegłem. Nieważne, w każdym razie widzicie, jak wygląda sytuacja. Lepiej jednak pograć i poodkrywać rzeczy, nie? Więc nawet nie muszę tutaj jakby zapisywać, bo niewiele się zmieniło. Natomiast trzeba udać się do innego miejsca i poszukać innych kolegów. O, co on powiedział? Gwin Mage coś, co? Co za dźwięk? No nie mówcie mi, że będę bił się, no, już myślałem, że będę z kimś walczył. Tak samo ciekawi mnie cały czas jeszcze, wiecie, cały ten motyw tego króliczka. No i nie mogę pobiec za nim. Mimo, że go próbuję dogonić, nie mogę za typem pobiec. Dobra, nie wiem, w które drzwi chodziliśmy. Zobaczmy, w zielone teraz wejdziemy. Aha, i w zielonych drzwiach był... króliczek. Pobieg sobie tam na razie. Zobaczcie, przeszedłem przez niebieskie wrota. Wyszedłem z zielonych, bo uznałem, że idę inną ścieżką. W niebieskich wrotach są 4 dusze. What do you want to do? Interact? The mushrooms, the mushrooms. They gather around the spirit. The spirit says it is time for you to visit, if you desire. Oh. What do you want? Interact? The forest spirit awaits you in the mushroom forest. O, proszę. Ale nie wiem, czy to nie było zamknięte wcześniej. You must kill everyone from this immortal world before we allow you to continue. You have 22 souls to liberate. Okej. Okay. What do you want to do? Interact? I can give you something that will help you. Help you find the souls. Some might say the extra help isn't necessary, but I say take all the help you can get. Do you want to help finding souls? No. Ho, ho, ho. How exciting. Tak. Wiemy już, że gdybym potrzebował pomocy, to mi pomogło znajdywać dusze. Pytanie też do was, ci, którzy znają grę, czy warto wziąć tę pomoc, czy jest jakaś... Bo ja tak, dlaczego nie wziąłem? Bo może się okazać, że na przykład wzięcie tej pomocy coś zmieni w grze. Na zasadzie, że może się okazać, że coś popsuje, bo przez to, że wziąłem pomoc. Czy jakąś różnicę robi, że wezmę pomoc, nie wezmę pomocy? To bym bardzo wdzięczny za info. Hello, I hope you had a great time. Want to go back dancing? W sumie tak, bo wracamy jeszcze raz do tego klubu, ponieważ tutaj zostawiliśmy pana Grzmota. Pana, kurczę, tańczącego, nie wiem, czy to jest elf? Nie, goblin? I tym razem chciałbym go jednak stłamsić. I wyczyścić dance floor, tak? Więc, moi drodzy, kill. Good music, good people, I live good, goodbye. To była dusza. A w ogóle widzimy teraz, gdzie co tu kiedyś byłem przed VIP, teraz widzę swoją podobiznę. Red doll not allowed here. O, proszę, co się zmieniło. Teraz mnie tu nie wpuszczają skubańcy. No dobra, ale musimy się jeszcze z nim zmierzyć. To jest ostatnia osoba, która w tym świecie została. A dokładniej w tym miejscu tego świata. Zmierzmy się z nim jeszcze raz. You wanna fight? This time teach you lesson. Ale tym razem jakby jesteśmy gotowi na to, żeby z nim walczyć. I zobaczmy, jak nam pójdzie. Cel? Zabić!
to jest najgorszy moment. No właśnie. Jak jestem taki szybki, tak jeszcze ci udało się kilka razy przeżyć, więc tym razem muszę go ubić, zanim wejdzie w ten ostateczny motyw, bo to może być trudne, jak nie ubiję go, zanim wejdzie w jego... Jedziesz, jedziesz! Ach! Niech to już. Dobra, udało się. Huch. I tak nie jest łatwo. I don't feel so good. Piękne nawiązanie oczywiście do czego? Do... Piękne nawiązanie do... Marvela, tak? Mr. Stark. I don't feel so good. Więc bardzo ładnie, bardzo ładnie. Okej, okay. Mamy oczyszczony ten teren. Czy tu żeśmy walczyli z... Ach, no tak. Jeszcze nas czeka przecież pokonanie pana maszynki. Tak jest, wracamy jeszcze do pana maszynki. Kill. Tak jest, terror machine. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić też perfekcyjnie. No, tu poszło szybko, bo to wiecie, najprostsze, najprostszy przeciwnik. To może i na hardzie by się udało? Ajajajaj, ty? Iść over... Pytanie, czy to miało duszę? Miało duszę. Okej, okay, okazało się, że ta maszyna miała duszę. No dobra, wydaje mi się, że stąd wszystko... Bo tu było już czysto i pusto, jak dobrze pamiętam, nie? Jeszcze się upewnimy, ale tutaj byśmy już wracali... Pytanie, czy jeszcze raz się pojawią znowu te jakieś dziwne chocki klocki? Ale chyba nie. A z drugiej strony chciałbym być też za króliczkiem. Moim zdaniem króliczek może też nas prowadzić do jakiegoś sekretu, nie? Właśnie pan Żaba jest takim, wiecie, tutaj dość tajemnym jegomościem. Ja myślę, że wrócimy znowu do trasy zielonej i polecę jeszcze raz za królikiem, bo tu wszystko. Królik jest bardzo interesujący, chociaż najdziwniejsze jest to, że on tam w prawo biegnie w menu głównym. Tutaj, w hubie. Biegnie, o nie, to jest skrót, ale tam biegł w prawo, tak, więc jest to intrygujące. Green Mage is still alive in the board game house, stay cool, bud. Wiecie co, teraz może podpowiedź, kto jeszcze został żywy w danym miejscu. Drzwi nam pomagają się dowiedzieć. There is nothing alive in this part of the realm, do you still wish to enter? No. So be it. Dobra, tutaj już nikt nie żyje. Zapiszemy sobie grę, myślę. Interact. Fancy seeing you, bardzo dobrze, jest. A idziemy na drugi teraz zapis. Nice, good luck. Więc... Cóż. No dobra, powiedziałem, że pójdzie... A, wiecie co, bo miałem się spotkać... Dobra, wracam do Mushroom Kingdom. Do the right thing and save them. O. Tak, tylko mimo wszystko wróciłem do Mushroom Kingdom, ponieważ miałem się spotkać z królem, tak? Tu też możemy wejść, więc po kolei, nie będziemy się spieszyć. Zobaczymy, czy tu ktoś pozostał? Nie, nie, nie. Once I learned you got your arm back, I reconfigured this entire lab into an impenetrable death fortress. You will never catch me, you bloodthirsty marauder. Grandal, make sure to set all traps to full power.
Harry, you do first. Okej. O, fajnie, podoba mi się. No powiem, że... I wszystko dostosowane do muzyki. To mi się bardzo szanuje, że do muzyki wszystko. O, lasery. Okej, okay, co się dzieje, kiedy wpadnę w pułapkę? Zaczynam od samego początku, oszty! Jestem dalej. O ja! Okej, okay, ale rozumiem, taki incinerator mi się kojarzy, nie? Przypomina. Poczekam chyba, aż się wyrównają. O! Ale tu już nie jest tak łatwo. Jest, tutaj, dobra. Miejsce, gdzie się zbiegają, myślę, że będę robił. O, będę przechodził, chociaż tu już może nie być tak łatwo. A! O kurczę, trzeba zapamiętać drogę. O skubańcy. Dobra. Taki w sumie zygzaczek. Damy radę. Muzyka też jest fajna. Dobra. O, nie wierzę. Tak myślałem, że to będzie trzeba omijać te cholerne kwadraty. O nie! No to jest naprawdę rzeczywiście skubańsko trudne. No dobra, jedziemy. A co teraz? O Jezu, już myślałem, że tu jednak... Dobra, przebrnąłem przez kolejną pułapkę i jestem! I can't believe it! How is it possible you got through all those traps? Vandal! I command you to attack the Red Marauder! No dobra. Grundal versus Red. Zobaczymy, kto wygra ten pojedynek. Grundal był bardzo łatwy do pokonania na medium, zobaczcie. Na normalu można było. Czułem, że jego mogę na hardzie postłamsić. Farewell. Zostałeś sam, panie pomarańczowy. Tutaj mieliście teorię, że może pomarańczowy był kiedyś magiem, bo on jako jedyny ma tutaj kolor przypisany, nie? O! Patrzcie na to. Apocalypse Note, zobaczmy. Dear Orange, it started out as a minor inconvenience, as it mostly does. Through years and years and years of endless enjoyment, our physical bodies were simply not keeping up with what our minds desired. Not in a sense of sickness or pain, none of that existed, but through sheer exhaustion. Our bodies from our primordial worlds were not adapted to the freedom of our new home. This, of course, wasn't the case for every inhabitant, but as a former human, it certainly was for me. We usually found sick solutions such as potions, surgery and artificial limbs. Właśnie jak ręka, nie? But our demands grew more ambitious and we continued to evolve ourselves, all in the same of making our existence a joy as joyful as possible. Our ways became twisted, we felt the urge to play pranks on each other, throwing both friends and foes into pits of eternal hell. Over and over just to experience the days and months. In this insane indulgence, this cruel and twisted nightmare, inhabitants started to disappear altogether. I suspect they found a way to end their immortality. Brown Mage. A, brązowy... Kurczę, boję się, że tego ubicie tego brązowego maga było straszne, ale do niego były pisane różne notki, które wyjaśniają, zobaczcie, coraz więcej lore się dowiadujemy, coraz więcej informacji o świecie.
oni kiedyś po prostu zbzikowali, po prostu osiągając, ich ciała nie były przygotowane, tak, do tego, żeby być nieśmiertelnymi. A szukali też rozrywki, wiadomo, że mogli się nawzajem zabijać, bo to nic nie zmieniało, bo są nieśmiertelni, więc robili pranki i tak dalej, różne rzeczy, eksperymenty. No właśnie, to jest ciekawy motyw. To jest naprawdę cholernie ciekawy motyw. Zapiszemy sobie jeszcze raz grę. I don't even want to talk about the things I've seen here. Do you want to save? Yes. Też nie chcę gadać o rzeczach, które tu widzieliśmy. Dobra, pogadajmy sobie z pomarańczowym. What are you going to do? Co masz zamiar zrobić? Panie profesorze Orange, to oczywiste. It seems my luck has run out. I don't blame you. I did try to eliminate you. There is no point in hiding myself from you. This inevitable death is upon me. Wow. O kurcze. Wiecie co? Zapamiętajmy. Zarówno brązowy mag, jak i profesor Orange mieli w sobie jakieś cząstki niebieskich klejnotów, kryształków, bo to nie są te dżemy, których potrzebujemy, znaczy potrzebujemy jeszcze niebieskiego, ale to były takie dwa małe niebieskie. Zapamiętajmy to. Może w komentarzach nawet niech ktoś to jeszcze raz wypisze, żebyśmy pamiętali o tym w przyszłości. Profesor Orange ma dwa i Brown Mage miał jedno. Tak, więc może oni są ważniejszymi postaciami, ponieważ posiadają coś więcej. Oni dwa razy giną, zobaczcie. Dwa wybuchy były. I to jest mocno intrygujące, o co chodzi. No właśnie, jest też ten psychol. I rura. What do you want to do? Interact. They are everywhere. What do they want? Leave me be. I don't want to. Make it stop, make it stop, make it stop, make it stop. Mówi tak samo nonsense co wcześniej, okej. Okay. Oni są wszędzie tutaj. How long? Dobra, mówi tak samo. To dobra, znamy te rzeczy. Stop laughing at me. Okej, zobaczmy, co jest dalej, zanim będziemy robić z nim jakieś... The pipe leads back to the entrance. Do you want to go back to the entrance? No. Słuchaj, ja cię wyzwolę od twojego szaleństwa. Może na nim robili eksperymenty. What are you doing? What are you doing? No, no, no! O. Okej, udało się, ale już się spodziewam, wiecie, że to skończy się o wiele gorzej. Obawiałem się, że może jeszcze będę musiał z nim walczyć, coś w tym stylu. No dobra, okej, a możemy tu jeszcze przejść z powrotem? A no tak, tylko mamy drogę zamkniętą. Nie możemy przepchnąć się już tędy. Dobrze, zatem wychodzimy z tego miejsca. Patrzę na czas, powoli się już mi skończył, ale... Ale mimo wszystko spróbuję jeszcze pójść na jakąś jeszcze jedną walkę. Yes. Oś, myślałem, że coś się zawiesiło. Auć! A teraz, gdyby jeszcze raz pójść? Patrzcie, wszystkie pułapki się zatrzymały. Okej, to jest mimo wszystko dalej interesujące. To może prowadzić do sekretu. Ja bym ukrył sekret w takim miejscu. Jeszcze raz przejdę całą trasę i zobaczę, czy nie ma tutaj czegoś interesującego. Ej, zobaczcie, ej! Przeszliśmy od tej strony, zniknął wałek. Co ciekawe. Jedyna różnica była taka, że zniknął wałek. A jakbyśmy jeszcze raz przeszli tu? Czy wałek się na nowo pojawi? Nie ma wałka. Zniknął. To być może jest jakiś element, który, nie wiem, albo gra nie przewidziała, albo pies wie, o co chodzi, ale po drodze, no nie wiadomo, nie lizałem każdej ściany, tak? Bo mógłbym poszukać to może sekretu, popatrzeć gdzieś na bokach, ewentualnie możecie mi powiedzieć, czy wy się orientujecie, czy jest jakiś sekret związane z tymi piłami, albo po prostu z jakimkolwiek miejscem, nie? Tutaj. Czy udało mi się nadać na piłę? To też jest taki eksperyment, ale wracamy tu na początek. Może prawie zrobiłem coś, co jest nietypowe, ale... No nie zrobiłem, więc na koniec chyba... Moi drodzy, pójdziemy... W takim wypadku zapiszemy sobie na pewno. I pójdziemy do tego, jak on się tam nazywał. Do pana... Do ducha tego lasu. Okej. Okay. Tu jest dużo grzybków tańczących. Może chcesz ze mną pogadać? I am the guardian of the mushroom forest. Oh yes, here it is. The reaper of souls. I have been looking forward to speaking with you. Have you come for my guidance or for my soul? To put it simply,
Life is suffering. The living fears death until it's too late. That is how the mind works. But when life does not have a time span and turns immortal, it's more a curse than a blessing. It is torture for the soul. There is nothing to do with all this time. After thousands of years, you become docile. You become mute. There are so few things you can do in a physical form. It is almost like a cruel joke. You must take great strides to come to a realization of what must be done. Do you understand what I want? Do you understand what I... understand I want to die? No. I want you to kill me. I want you to do something unforgivable. I want you to kill everyone. You must end this world. Only you can do this. Will you kill everyone? Yes. The wave of this world is on your shoulders. No one should be forced to bear such a burden. But you are the only one that can end this torture. Now. Shall we battle? Ale zobaczcie teraz, że wszystko wskazuje na to, że właściwą ścieżką jest wybicie wszystkich. Natomiast inną, nietypową ścieżką jest ocalenie wszystkich. I to mnie, kurczę, zaczyna bardziej ciekawić. To ocalenie wszystkich, nie wiem, czy jest łatwiejsze, czy jest trudniejsze. Z perspektywy gry bardzo podobne długościowo, bo po prostu wydaje mi się, że zabójstwa mogą pójść szybciej, bo walka jest krótsza. Ale też jest trudniejsze, bo trzeba manipulować wieloma przyciskami naraz. Natomiast przeżycie każdej walki raz jeszcze i odpuszczenie sobie... Znaczy, wydaje mi się, że z nie wszystkimi będziemy musieli walczyć, jeżeli byśmy chcieli wszystkich ocalić. Musimy tylko wykonać najważniejsze rzeczy bez zabijania kogoś, wszystkich, więc wydaje mi się, że pacyfistyczna ścieżka byłaby krótsza. Yes. Nawet chcę, żebyśmy go zabili. A wiadomo, że jeżeli ja muszę go zabić tylko dlatego, kiedy drzewo da mi możliwości, żebym go zabił, więc musi we mnie pluć tymi wszystkimi elementami. Zobaczmy. Aż ty. Gubię się trochę. Dużo kolorów tu jest, więc trzeba ogarnąć pary, nie? Pytanie, czy walka z nim jest zawsze zapętlona, bo to mnie też mega ciekawi. Może się okazać, że jest zawsze zapętlona, ponieważ on chce, żebyśmy go zabili. Nie moglibyśmy na przykład godzić się na to, żeby z nim walczyć, żeby inaczej się wszystko wydarzyło na przykład, nie? O, jednak nie jest zapętlona. Udało się. Okej. Okay. Taki był cel. Nawet nie wiem, czy pacyfistyczna czasami nie byłaby trudniejsza. Well done, you have done good. A true liberator, finally. You will be received as a true champion when you come to an end. Farewell. Okej, okay, i teraz pytanie, co z grzybkami? Czy grzyby mają duszę? What do you want to do? Wow, you found us all! Aha, i cały czas mówię, że nas znaleźliśmy. Wszystkich znalazłeś. No dobra. Smutna rzecz. Wow, wow, what a twist! That you would be the one with such power! Life sure is full of surprises! So long for now! Kill. Are you struggling? Are you sure of your actions? You can't kill me in a way that matters! Aha. Kill. There comes a time for us all. Kill. Death is temporary, life is eternal. Ciekawe. Ale zobaczcie, że... There is nothing to be afraid of. Zobaczcie, że grzyby nie mają duszy. Teraz to zauważyłem, nie odlicza się wcale.
Here comes the time for us all. Zabijam więcej niż muszę, nie? Kill. There is nothing to be afraid of. I to jest też ciekawe. Ubijam więcej niż muszę. Don't miss the point of the whole thing. This is a musical thing. We are supposed to dance, sing and enjoy ourselves. Dobrze, moi drodzy. Wszyscy. Wszystkie grzyby z tego miejsca zostały usunięte. Ale jeszcze jest ten grzyb. Hello again. I see you found your arm. Now you can enjoy eternity like the rest of us forever. Forever and ever and ever and ever. Forever, forever, tak. And forever and forever and forever and forever. Until you find something else to do. But if you don't, bless that we have the incinerator. O kurcze. Czy jednak incinerator jest sposobem na to, żeby jednak zginąć? Może to jest sposób, wiecie co, dlatego może nas wrzucił tam do tego... Ej, no właśnie, bo zauważcie, że złoty wieprz wrzucił nas do spalarni i my tam naprawdę zginęliśmy, ale jakieś siły przywołały nas z powrotem do życia. Ale może właśnie dlatego, że jesteśmy wybrańcami, a może to był właśnie sposób wynaleziony przez tych bohaterów, że tak można zakończyć swoje życie. Dobra, to oczywiście skipuję. Oczywiście chcemy zrobić mu kill. Dead or alive, for me it does not matter. I can let you kill me without a battle. Or would you prefer to fight? Do you want to battle with me? Yes, niech to będzie w sprawiedliwy sposób. Very well then, brace yourself. Ostatnia walka na dziś. Walka z psychodelicznym grzybem. Niech to będzie podczas walki. A nie tak po prostu, na łatwiznę. No, nie mówcie mi, że mi się nie udało. That was fun. Farewell.
kurczę, ale widzieliście? No nie udało mi się zrobić tego tak, jak chciałem. Nie zdążyłem go ubić, ale to rzeczywiście, powiem szczerze, że... tam się dużo działo. Dużo się miotało w głowie tych kolorów i dźwięków, więc no ciężej było. Ciężej było i ciężko było. Moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Jakby tutaj potwierdzam raz jeszcze, że w głowie mi się to pomieszało i nawet jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, czy jak długi ten odcinek wyszedł. Więc wybaczcie mi to, jeżeli wyszedł za długi, bo rachuba czasu stracona przez te bieganie tam, nie? Tymczasem wielka piona i czekam na wasze jakieś potencjalne przemyślenia w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć. Słuchajcie, jeszcze na koniec rzucę tylko taką informację. Tutaj są jeszcze złote drzwi, do których mamy klucz. Więc tu może być kolejna zagadka, a raczej tutaj może być kolejny ten rubin. Czy co my tam potrzebujemy, kolejny klejnot. Mamy złoty klucz, więc tutaj będziemy startować od tego momentu. Mimo, że jeszcze, kurczę, będę musiał wrócić i zrobić ten bieg dwugodzinny w prawo. Ale to jeszcze przy okazji, żeby pamiętać o tym sekrecie. Daję znaka. Na razie, cześć.